9 stycznia wspominamy błogosławioną Alicję Leclerc, dziewicę. Alicja Leclerc urodziła się 2 lutego 1576 roku we Francji w szlacheckiej rodzinie katolickiej Jana Leclerca, Lorda Rovillers-Auchanet i Anny Sagey. Były to czasy niespokojne i obojętne religijnie, dlatego Alicja nie interesowała się religią. Ciągłe przemarsze wojsk rujnowały okolice i deprawowały ludzi. Alicję pociągał świat i jego złudne uroki, a rodzice nie zabraniali jej zabawy i swobody. Jednak dziewczyna nie znajdowała w tym zadowolenia. W końcu trafiła na pobożnego kapłana, który tak nią pokierował, że zrozumiała konieczność zmiany życia. We współpracy ze świętym Piotrem Furierem zaczęła pomagać chorym, opuszczonym i zaniedbanym dziewczętom. W sąsiedniej parafii pomagała proboszczowi, który objął zaniedbaną parafię i skutecznie nad nią pracował. Wkrótce zgłosiły się współpracowniczki, które później dały początek nowemu zgromadzeniu kanoniczek regularnych od Najświętszej Marii Panny. Szkoły zakładane przez kanoniczki nauczały, wychowywały i przygotowywały dziewczęta do życia. W 1603 roku zgromadzenie zatwierdził kardynał Karol Lotaryński, a następnie w 1621 roku Stolica Święta. Alicja, wyczerpana pracą i umartwieniami, zmarła w 1622 roku, a beatyfikował ją papież Pius XII w 1947 roku. Módlmy się. Wysłuchaj nas, Boże, nasz Zbawicielu, i spraw, abyśmy obchodząc z radością wspomnienie błogosławionej Alicji Dziewicy, nauczyli się służyć Tobie z miłością. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.